Witajcie z tego przepięknego ogrodu. Przyjechałem dzisiaj z jednym celu. Właśnie pozyskać skarby. No mamy jeszcze lato, ale można powiedzieć, że skarby jesieni, ponieważ są to owoce jesienne. Owoce jesiennej, późnej maliny. Niestety ja malinek nie mam. Już dwa sezony. Zlikwidowałem moją mini plantację malin, więc niestety, ale malin nie mam. Dziś korzystam z gościnności tej oto pani. Język mi się z tego wrażenia plącze. Dobrze, jedz smacznego. Właśnie skorzystałem z gościnności tej oto pani i zbieram maliny. Słuchajcie, mam już tutaj trochę nazbierane. Zbieramy obydwoje. To są maliny późne, to są owoce, które będę chciał przerobić. Co z nich będzie, słuchajcie, to dowiecie się za chwilę. No mi jeszcze trochę zejdzie czasu, zanim je zbierzemy do końca, a co będę z nich robił, także zobaczycie. Zapraszam na dalszą część filmu. Witajcie po raz kolejny, tym razem już z domku wróciliśmy, więc malinki trzeba jak najszybciej przetworzyć. No coś z nimi zrobić, żeby nie tracić tych właściwości prozdrowotnych, jakie posiadają, a naprawdę to nie tylko stosujemy je w leczeniu przeziębienia, wspomagają proces leczenia przeziębienia, ale zawierają na przykład błonnik, mają działanie uspokajające, przeciwbólowe, no jeżeli przeciwbólowe, no to uspokajamy się siłą rzeczy, obniżające ciśnienie krwi, także tych właściwości jest naprawdę dużo. No tutaj jedynym minusem właśnie malin to są pestki, których no nie da się chyba tak szybko pozbyć. Myślałem o tym, żeby przepuścić przez tą maszynkę, przez którą przepuszczałem pomidory, ale niestety zrobiłem próbę i nic to nie daje, więc nie będę tracił czasu. Stawiam to na ogień. No dziś chcę zrobić, bo nie wiem, czy mówiłem wcześniej, chcę zrobić właśnie dżemik z malin, żeby cieszyć się tym latem. Właściwie to darami lata, jeszcze późną zimą, przez cały właściwie sezon, bo możemy to sobie rozłożyć. No ja nie mam tych malin u siebie, więc no muszę tutaj korzystać z gościnności Reni, ale jak wiecie, widzicie, jest, są zdrowe. No o tej porze roku to jest dobrą taką słodką malinę zjeść, to jest naprawdę sztuka, a te są naprawdę wyjątkowe, także zabieram się do pracy. Malinki powoli dochodzą, redukują się, podgrzewają się w garnku. Teraz chwilowo wyłączyłem, bo trzeba to pilnować. No jak to owoce miękkie bardzo szybko puszczają sok, bardzo szybko mogą nam się mogą przywrzeć do ścianek czy dna garnka. I podobnie jak z pomidorami trzeba po prostu cały czas mieszać, kontrolować to wszystko. Postanowiłem, że dodam sok z cytryny do tego dżemiku. Tutaj możecie dowolnie z tym postępować. Zresztą można... O, będzie widać lepiej. Można dodać jakiegoś specyfiku żelującego. Można to zostawić, po prostu zasypać tylko cukrem. Odrobina cukru myślę, że jest wskazana jako taki zdrowy konserwant. I myślę, że jeżeli jest cukier, no to tutaj dobrze jest dodać sok z cytryny. Sok z cytryny w połączeniu z cukrem, gotowany przez odpowiednią ilość czasu. Wtedy w cukrze dochodzi do, za sprawą cytryny, dochodzi do kwaśnej elektrolizy cukru, który to rozkłada się na fruktozę i glukozę, więc jest dużo zdrowszy, czyli taki cukier zdrowy. Więc taki mój pomysł, żeby po prostu sobie taki dodatek zrobić. Cukru będzie niewiele, bo chcę zrobić to na zasadzie takiej naczynu. Chcę dodać tyle, ile będę musiał, czyli na zasadzie prób i błędów. Sprawdzę sobie. Także jest, o, jest odsączony. I powoli się gotują. Dodam teraz, bo mnie nie widać, dodam troszkę soku z cytrynki. Wszystkiego nie będę wlewał. To jest tylko, żeby Wam pokazać tak demonstracyjnie. Sok też trzeba w odpowiednim czasie. Nie na samym początku, no wtedy z jednej strony
nam się utrwala kolor, ale z drugiej strony owoce wolniej dochodzą. No, kwas powoduje to, że stają się bardziej twarde, jędrne, a tutaj nam chodzi o to, żeby nam się to wszystko rozgotowało. I za chwilę dodam cukru, bo jeszcze nie ma. Rozpadły się owoce. Wrzucę, myślę, że ze dwie łyżki więcej. Nie ma takiej potrzeby. Jeszcze nie próbowałem, więc nie wiem, jak to smakuje. Zaraz sprawdzę to wszystko. No i tutaj przypomina mi się, robiąc konfiturę, ten dżem robiąc z malin, przypominają mi się czasy mojego dzieciństwa, niemłodości dzieciństwa, gdy moja babcia robiła różnego rodzaju powidła. Super. Nic nie będę więcej dodawał, je delikatnie jeszcze podgotuję. Właśnie robiła taki wieloskładnikowy dżemik, może uniosę kamerę, będzie mnie lepiej widać. Wieloskładnikowy dżemik, robiła to z malin, z tych malin, które mamy na początku lata. Jeżeli były truskawki, to truskawki czasem zazębiało się to z, jeszcze z porzeczką, czasami były już wiśnie, więc tak miksowała to wszystko i robiła takie wieloskładnikowe powidła. To była naprawdę poezja. Za każdym razem było inne proporcje, więc ten smak był inny. Później taki dżemik, nie wiem jak to nazwać, taki wieloskładnikowy nektar. Smarowało się na chlebek i popijało się świeżym mlekiem. Często mleko było prosto od krowy, tylko przecedzone jeszcze z pianką. Była ta pianka, zostawała na ustach i taki chlebek posmarowany masełkiem świeżym, masełkiem zrobionym z prawdziwego masełka, z prawdziwej śmietany, z prawdziwego mleka i właśnie posmarowany chlebek tym dżemem, popity kubkiem ciepłego mleka. Wiecie co, przypomniał mi się ten smak. Przypomniało mi się miejsce, gdzie siedziałem, gdy to jadłem. Wszystko powraca. Ale ja powoli sobie mieszam. Dżem masa wystarczająco moim zdaniem się podgrzała, przerobiła. Nie chcę za bardzo jej zredukować. I taką gorącą zdejmuję z ognia słoiczki, podobne jak zalewałem keczup. Możecie sobie dobrać jakie chcecie. Myślę, że tutaj bardzo praktycznie będzie dobrać do wielkości rodziny, jaką posiadacie, jaką tworzycie. Więc tutaj nalewam gorące. O tak. O, rozchlapałem, że zalewam takie gorące. Zakręcamy i gotowe. I już teraz tylko trzeba czekać, aż się zawykuje, aż zmniejszy swoją objętość. I tak myślałem sobie tutaj cały czas na temat właśnie tych pestek zawartych w tym dżemie. Myślałem, że żeby może w jakiś sposób to przez jakieś sitko przepuścić, ale myślę, że to już taki dżemik, który nie będzie typowo malinowy, to będzie na zasadzie jakiegoś soku z dodatkiem jakiegoś zagęstnika, więc myślę, że to jest chyba cały urok malin, żeby były również i te pestki. Więc to by było na tyle. Dziękuję Wam za uwagę, za obejrzenie, za ten poświęcony czas i te wszystkie mądre komentarze. Gotować każdy może. Jeden lepiej, drugi trochę gorzej, ale ważne, żeby cieszyło, ważne, żeby nam smakowało, bo to, co my zrobimy, jest, my wiemy, czego oczekujemy, także ten smak jest taki pod nas zrobiony. Myślę, że rodzina też bardzo często się dostosowuje i też może jakoś ukierunkowuje nas, żebyśmy tak czy tak robili zawsze. Można osiągnąć jakiś kompromis, także tutaj czubek języka za przewodnika, można się dogadać, po to dostaliśmy język, żeby z niego w taki mądry sposób korzystać, bo zgoda buduje, niezgoda rujnuje. Także dziękuję Wam jeszcze raz. Pozdrawiam Was serdecznie, życzę Wam wszystkiego dobrego, przede wszystkim zdrowia. Gdy będziemy jedli
wytwarzali sobie takie zdrowe produkty. Myślę, że profilaktycznie jedząc, mamy dwa w jednym. Mamy przede wszystkim smak. Smak często dla osób w moim wieku, często taki powrót do czasów dzieciństwa, więc mamy ten smak i mamy zdrowie, także dwa w jednym. Jeszcze raz pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się ciepło, do następnego razu.